Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 13. niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego, niedziela 28 czerwca 2020 roku. Pierwsze czytanie z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 4. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, stawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. I Ewangelia dzisiejsza, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety 37 do 42. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Tak więc widzimy dzisiaj takie oto postaci. Bogata kobieta z Szunem, która ma męża, ale mąż jest jej stary. Nie mają dziecka, nie mają dzieci. I na tym polega ich problem. Właściwie to powinienem zacząć od tego: kochani, czy chcecie, żeby wasze problemy rozwiązywał Pan Bóg? Pewnie każdy powie: no chcę, tak, żeby Pan Bóg rozwiązywał moje problemy. Ale ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że niby chcemy, ale tak naprawdę to chyba jednak nie chcemy. No ale wróćmy właśnie do tej kobiety, która ma męża już starszego, nie mają dzieci. Mąż już nie mógł, nie był taki sprawny, żeby mógł sprawić poczęcie dziecka. Kobieta wiedziała, że ma męża, no nie mają dziecka. I teraz właśnie przyjmują proroka. Ale przyjmują proroka jako proroka. Czyli przyjmują go nie jako znajomego, który wpada do nich na kawę, na pogaduchę, pogadają sobie o pogodzie, poplotkują sobie tam o sąsiadach, o tym, jak, nie wiem, trawę skosić, jak tam kupić nowy samochód. Oczywiście to nie te czasy. No ale pomyślmy, o czym my mówimy. Z kim mówimy? O czym? On mówi w imieniu Pana Boga. Prorok nie traci czasu na rozmowy o byle czym. On mówi w imieniu Boga. Więc pyta swego sługę Gehaziego, jak się im odwdzięczyć za to, że przygotowali dla mnie ten pokój. I tam jest łóżko, i stół, i lampa, i krzesło. Mogę sobie przenocować, pożywią mnie. Jak im się odwdzięczyć? Rozwiązać ich problem. A problem właśnie ten, nie mają dziecka. Więc otrzymują, tak jak mówi Pan Jezus, kto przyjmie proroka, nagrodę proroka otrzyma. Otrzymują w darze dziecko, syna. Co prawda, jak doczytamy później, to dziecko umiera, ale prorok wraca i wskrzesza to dziecko. Jest taka sytuacja, jak z pierwszego czytania. Każdy z nas, czy większość z nas, żyje w takiej właśnie relacji, jak ci z pierwszego czytania. Nie to, że nie mogą mieć dzieci, chociaż są takie sytuacje, ale też jest taki, można powiedzieć, podobny układ. Jest matka, jest ojciec, jest dziecko. I Pan Jezus mówi:
W tym waszym układzie to powinien funkcjonować taki sposób myślenia. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czyli macie, kochani, dziecko i Pan Jezus mówi, dziecko, słuchaj, jak będziesz miłował ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Czyli nie możesz liczyć na to, że osiągniesz tak łatwo życie z Jezusem. Nie jesteś go godzien żyć, być blisko Jezusa, zjednoczonym z Jezusem, bo kochasz matkę ojca bardziej niż Jezusa. I zaraz to wyjaśnimy. I mało tego, mówi jeszcze Pan Jezus, kto bierze, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Czyli wziąć swój krzyż. I gdzie tu jest rozwiązanie problemów? Popatrzmy na inny, można powiedzieć, taki układ i relacje. Jest Ojciec, który jest Bogiem, jest Matka, która jest człowiekiem, to Maryja. I teraz jak układa się relacja pomiędzy nimi? Zjawił się Syn Boga, który jest jednocześnie Synem Maryi. I ta relacja jest też najpiękniejsza i najzdrowsza, wzorcowa. Ojciec mówi Synowi, Synu, trzeba uratować cały świat, każdego człowieka. Więc umierając na krzyżu i robiąc to z miłości, uratujesz człowieka. Rozwiążesz problemy. I Maryja rozumie, że rozwiązanie problemu polega na tym, że Syn Boży, który jest równocześnie jej Synem, chce złożyć w ofierze swe życie Ojcu. I Ojciec też chce tej ofiary z życia swego Syna. Więc Maryja mówi, wszystkie problemy się rozwiążą, kiedy nie będę mówiła, synku, najważniejsze jest zdrowie, zdrówko jest najważniejsze, nie bierz tego krzyża, tylko wtedy, kiedy właśnie powiem, i pewnie to Maryja powiedziała na drodze krzyżowej, ta stacja czwarta, kiedy spotyka się z Jezusem, powiedziała, jeśli nie słowami, to oczami, sercem, tak, synu, dobrze robisz. Tak, o to chodzi. Jestem po Twojej stronie. Uważam, że tak musi być. Maryja mówi, najważniejsza jest wola Boża. Najważniejsza jest łaska Boga, czyli życie w przyjaźni, wybieranie tego, czego Pan Bóg chce. I tu się rozwiązują wszystkie problemy. Właśnie w takim układzie. Jeżeli będziesz chciał pełnić wolę Bożą, będą się rozwiązywały wszystkie Twoje problemy. Dla Ciebie prorokiem jest Pismo Święte, bo jest to mowa Boża utrwalona na Piśmie, pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest ten prorok, który jest w Twoim domu. Tylko pytanie, czy go przyjmujesz? Tak jak ta Szunemitka i jej mąż przyjmowali Elzeusza i go słuchali. Czy Pismo Święte jest dla Ciebie takim prorokiem, które otwierasz, czytasz i nasiąka się Twoje serce, Twój rozum, Twoja wola Słowem Bożym. Czy masz pragnienia Boże? Czy Duch Święty Cię pociąga? To jest ten jeden z tych proroków, Pismo Święte. Czy masz też kapłana jako stałego spowiednika? Tak jak Elizeusz przychodził do domu tej Szunemitki, jej męża i ciągle tam był i ciągle mówił, podpowiadał, wyrażał wolę Pana Boga. Czy masz stałego spowiednika? Czy masz takie osoby w Twoim otoczeniu, które są dla Ciebie prorokiem, czyli mówiącym w imieniu Pana Boga? Czy może otaczasz się, czy Twój czas, Twoją przestrzeń wypełniają różne inne słowa, piosenki, teledyski, nie wiem, książki, ale nie mówią w imieniu Boga, nie są Bożym prorokiem. Więc kiedy postawiłem na początku tego kazania stwierdzenie, czy chcesz, aby Pan Bóg rozwiązywał Twoje problemy, i powiedziałem, większość powie tak, 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 ale tak naprawdę to mówimy Panu Bogu nie, 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 nie. Nie pozwalamy, żeby Pan Bóg rozwiązywał nasze problemy. Chciałbym się powiedzieć tak, możemy zrobić zakład, ale nie między mną a Tobą słuchającym tych słów, ale zrób zakład między Tobą a Panem Jezusem.
Panie Jezu, skoro powiedziałeś, to miło ojca, matkę bardziej niż mnie, to miło syna, córkę miłuje bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin, ja chcę założyć się z Tobą, że jeżeli będę kochał Ciebie i Twoją wolę i będę słuchał słów, które do mnie mówisz, wezmę do ręki Pismo Święte. Kiedy będę odmawiał różaniec, będę prosił: Maryjo, pomóż mi, żebym miał takie serce słuchające i takie posłuszne jak Twoje. Jeżeli będę otaczał się takimi Bożymi prorokami, kapłanami, ludźmi świeckimi, którzy mówią w imieniu Boga, są zapaleni, są poddani Duchowi Świętemu, to co? To robimy zakład, że rozwiążą się moje problemy, czy też nie? Myślę, że Pan Jezus bardzo chętnie do takiego zakładu przystąpi i powie: może dobrze, że w Twoim życiu pojawiają się problemy, bo one są właśnie po to, abyś odkrył, jak bardzo Ciebie kocham, abyś mnie tylko zaczął słuchać.